Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved na modzie, na DLC-ku Primitive Plus, czyli tym dodatku do gry darmowym, który z moda stał się właśnie DLC-kiem i możemy sobie w niego zagrać, czyli w prymitywną wersję Arka bez elektryczności i tak dalej. Ale tu już mamy trzeci odcinek, więc mam nadzieję, że to wszystko wiecie. Jak widzicie, tutaj dużo bardzo zmian. Już zrobiłem sobie taki murek, oswoiliśmy alozaury, tutaj mamy jakieś karnoraptory. Tutaj jakaś nawet zaczyna się hodowla dodo robić, bo będę potrzebował później jakichś takich straczy i tak dalej, żeby tutaj móc roślinki różne zasadzać. To wszystko zrobiliśmy na streamie. A to od Was, pamiętajcie, łapka w górę, komentarz, subskrypcja, że jesteście nowi na kanale. I dzisiaj zrobimy sobie takie nowe różne budowle. Nie wiadomo, co one robią jeszcze, dlatego chciałbym się tego dowiedzieć na streamie. Mam już prawie 60 level. I w zasadzie mogę już zbudować wszystko, chyba tylko jedna rzecz mi została z tego nowego moda, która jeszcze jest nieodkryta. Dlatego dzisiaj chciałbym to wszystko zrobić. Chciałbym też tutaj dobudować sobie takie, nie wiem jak to nazwać. Jest taka dobudóweczkę, zrobimy coś takiego z tego materiału lamberowego, czyli tak jakby z drewna, ale tego lepszego troszeczkę drewna, dlatego dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Ogólnie materiały mamy już przygotowane, zrobimy sobie część tych rzeczy. Potrzebujemy limestone, potrzebujemy desek, znaczy drewna, które właśnie przerabiamy sobie na desk i dzięki temu możemy robić. Tylko muszę tutaj jeszcze zajrzeć sobie szybko do lumber. Oczywiście to nie jest tak, że będziemy robić tylko to, bo dzisiaj zrobimy sobie takie różne rzeczy typu jakieś na przykład wyciskarki owoców, jakieś takie ule, takie rzeczy potrzebne do gry, ale o których jeszcze tak do końca nie wiem, do czego służą. Na pewno niektóre służą do tego, żebyśmy mogli wytwarzać jakieś na przykład rzeczy, dzięki którym możemy rajdować innych. Tutaj na przykład zamiast granatu jest beczka z prochem, nie? Która też wysadza, którą trzeba wysadzić. Dlatego takie rzeczy uważam, że fajnie by było zrobić i sobie to zrobimy. Tylko tutaj się nauczę jeszcze lamber. Tego już nie muszę. Coś jeszcze tu jest lamberowego, czego nie mam? Właśnie, czekajcie, bo coś tu jest nie tak. Nie mam tego podestu lamberowego. Gdzie jest ten? Tu mamy sufit. Lumber foundation, a ściana, zwykła ściana, nie ma ściany zwykłej. Lumber wall. Doorframe. Slop, to ewentualnie później się nałożyłem, bo tutaj mamy glass. A tutaj jest lumber, dobra, lumber zwykłe. Także jedziemy od razu z tym wszystkim. Weźmy sobie tutaj te deski, bo one są nam potrzebne. Lumber. I mamy lumber foundation, a czemu innych nie mogę zrobić? Stone, a tutaj limestone. To limestone przecież mam, tego limestone'a mam bardzo dużo tutaj, więc trochę jest to dziwne. A tutaj widzicie, tu mi nie wykrywa, że mam limestone'a w ekwipunku, a tutaj mi wykrywa, że mam. Nie wiem, jakaś dziwna sprawa. Będę też potrzebował Vibera, to później pozbieram. Czemu tylko 4 mogę zrobić? Aha, dobra, już wiem czemu, bo tych desek mam ograniczoną ilość. Bo one są jednak ciężkie, więc troszkę jestem przeciążony. Ale tych desek mam dużo. Więc damy radę. Porobimy to sobie. A bo dobrze, wiecie co, zróbmy tak, że ja przygotuję te wszystkie materiały typu ściany, fundamenty i tak dalej i zaraz będziemy je po prostu układać, a to przygotuję już na pauzie. Dobra, słuchajcie, niestety, ale te deski bardzo długo się robią, ale patrzcie, to tak wygląda. To jest podest, to jest tak jakby drewniany, co nie? Tylko właśnie tak tutaj wygląda. To są ściany, fajnie, tak samo wyglądają z zewnątrz. Wydaje mi się, że całkiem spoko to wygląda, jeżeli chodzi o grafikę. Więc ja poczekam, aż te deski się będą robić, a my w międzyczasie zrobimy te takie jakieś nowego rodzaju konstrukcje. Trochę tego jest do zrobienia, więc mam nadzieję, że starczy mi ogólnie czasu na to wszystko i surowców bardziej może. Dajmy sobie tutaj jeszcze level i sprawdzę, bo tutaj coś jeszcze było na taki 60 level, czego nie odkryłem. W ogóle nie mam punktów engramowych, żeby się tego wszystkiego nauczyć, a tego jest naprawdę strasznie dużo. Czekajcie, tutaj coś było. Well chain. To jest fajne, well chain. A chain to attached to a wall. A to a well. Aha, dobra, już wiem o co chodzi. To jest łańcuch do studni, żebyśmy mogli tam do tego jeszcze wiadro podłączyć, więc fajnie, śmiesznie wymyślone. I coś tu było na 60 level, jakaś taka brama, myślę, chyba to po prostu Behemoth Brick
Dinosaur Gateway, czyli behemocka brama z takich cegieł fajnych zrobionych. To na razie mi nie jest potrzebne, bo na razie jeszcze nie mam jakichś takich bardzo dużych gatunków. Zróbmy sobie tutaj rzeczy, czyli mam tak, jakiś structures, mamy elektroniczny, tutaj mamy oil tank, więc tutaj można w tym oil tank zbierać sobie, zbierać, a w zasadzie po prostu przechowywać olej. Ja tego oleju na razie nie mam. Tutaj mamy jakiś steel ignot, będę potrzebował, a to jest ciężko zdobyć. A pojawili, dobra, wood plank touch i fiber, to sobie zaraz tutaj wszystko to damy. Wood plank, a ja mam jeszcze tutaj chyba trochę tego wood planka w bazie. To zróbmy. Apiary to jest ul i właśnie tu są takie osy, wytwarza się miód. Z miodu można zrobić taki wosk, jakby coś takiego, dzięki któremu na przykład można sobie zrobić łódkę. Touch i fiber dorzućmy i zrobimy sobie taki ul. Nie wiem, czy jeden ul starczy, czy nie starczy. Zaraz zresztą to sprawdzimy. Przerzućmy sobie tutaj jeszcze to. Weźmy ul. Na razie porobimy sobie różne te rzeczy, tak żebyśmy też wiedzieli. Czyli tu jest do farmowania, tu mamy jakieś takie lodówki. Smokehouse i Meat Preserving Shed. To też zaraz zrobimy. Cegły chyba nawet gdzieś mam. Tutaj były też te wood planki. Mam cegły. No, trochę ważą. Muszę tu ponosić na dwa. Z czegoś się robiło te cegły, ale już nie pamiętam. Ale zaraz sprawdzę, bo robiłem te cegły. Nawet ja je zrobiłem, także powinienem zaraz sobie to jakoś przypomnieć. Ale to chyba robiłem, że tutaj po prostu przekładałem ten klej i z tego, zdaje się, powstawała cegła. Jakoś tak z tego powstawała cegła. Zobaczymy teraz, czy się to przetopi. Tutaj mam jeszcze też żelazo. Właśnie tutaj to się już dobrze nazywa żelazo, a nie metal. To było głupie. No, czekajcie, poczekajmy sekundkę. Jeszcze mogę tutaj ewentualnie dorzucić może ten limestone albo ten claystone i zobaczyć, co to z tego będzie. Może coś tu się utworzy takiego. Dobra, tutaj te rzeczy mi się na razie nie przydadzą. Poczekajmy, aż to się zrobi. Może coś się zrobi. Pamiętam, że te cegły w jakiś sposób robiłem. Zresztą możemy sprawdzić. Tak, soft clay. No, więc powinno zaraz tam się to wszystko utworzyć. Czyli fridges później. Tutaj mamy ponton bridge, fajna sprawa. Możemy zrobić taki most pontonowy. Tutaj mamy wood storage. Iron będziemy potrzebować, taki zwykły. Miners box, to też sobie zrobimy. Super, mamy cegły. O, taki, z takiego jednego kleja po prostu się zrobiły cegły. To zróbmy taki. Fiber mi się skończył. Dobra. Dorobione. Czyli jeszcze tutaj go nie zrobiłem. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj co to miałem zrobić? Miner's box. Steel box to będziemy potrzebować. Steel ingot to będzie coś takiego w rodzaju sejfu metalowego. Tylko że ten steel ingot to się jeszcze robi tak, że muszę przetopić ten metal, który mam. Czyli te żelazo i cementing paste. To zaraz to zrobimy. A tutaj będę potrzebował zwykły iron. To też jest fajne. Taki storage shed. Fajnie to będzie wyglądać. Możemy sobie zrobić później. Cooking. Tu mamy jakaś beczka do fermentowania. Tutaj mamy grill prymitywny. Będę potrzebował cementing paste. To zaraz sobie zrobię ten cementing paste. Muszę pozbierać trochę chityny. Zaraz to wrzucimy. Tutaj mam baker's oven, czyli jakiś taki do gotowania. Handmill już mamy. Modular table to jeszcze nie mam. To też zrobimy. Grindstone też sobie zrobimy. No, ja teraz jeszcze, na razie niech te rzeczy tu poczekają. Ja zrobię w tym czasie, zbiorę trochę chityny. Zrobimy sobie cementing paste, żebyśmy mogli zrobić więcej tych różnych rzeczy. Dobra, mam już prawie wszystko zrobione. Niestety nie mam grand pointów, żeby tak do końca wszystko zrobić. Ale dużo rzeczy już jest i będziemy mogli poznać mniej więcej, jak tutaj ta gra się zachowuje. Więc przerzucę sobie tutaj kilka rzeczy i zaraz będziemy to wszystko stawiać. Jest tego, jak widzicie, dość sporo. I są to wszystko rzeczy nowe, których nie było w tej podstawowej wersji gry. Tutaj mamy jak na razie 10 i to jeszcze nie jest wszystko. To jest taki cooking table. Nie wiem, jak sobie to postawimy. Zróbmy to sobie tak i zobaczymy, do czego on służy. To musiałbym chyba mieć jakieś przepisy. Na razie tych przepisów nie ma. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy po prostu później, co to robi. Tutaj mamy...
jakiś bonfire, ale nie widzę w ogóle, gdzie to stawiam, więc trochę niefajnie, ale no nie wiem, no zrobię, zobaczę. Teoretycznie postawiłem to tutaj, więc coś nie działa. Tutaj mamy tą jakby taką wędzarkę, coś w rodzaju wędzarni. Dajmy to tutaj. Fajnie to wygląda, takie szyneczki sobie wiszą. Siódemka to jest ul. A jeszcze jedną miałem wędzarkę, to zaraz może zobaczymy. Tutaj możemy takie beczki sobie postawić, jak chcemy. Takich beczek możemy chyba nawalić ile tylko się da. I do tych beczek chyba też możemy je podnieść i do nich możemy z nich zrobić też takie beczki z prochem, które będą wybuchały i dzięki którym właśnie będziemy rajdować jakiś tam kolesi. To do końca nie wiem, co to jest, do czego służy, zaraz zobaczymy, ale to po prostu przechowuje jakieś takie surowce typu kamień, coś takiego i nic więcej. Tak, więc to tylko przechowuje takie rzeczy. To po prostu chodzi o to, że jak gdzieś to postawimy, to wiecie, nie musimy pamiętać, co jest w jakiej szafie, tylko sobie możemy to postawić i wiemy, że tutaj będą takie rzeczy typu metale. Tutaj mamy dalej jeszcze jakiś taki stolik. Ten stolik do niczego nie służy, tylko można nim postawić na przykład świeczkę, lampę. Więc on jest taki tylko i wyłącznie dekoracyjny. Zobaczcie, nawet nie można nic do środka do niego wrzucić. Teraz mamy ten ul. Ul sobie postawimy jakoś, myślę, tutaj. Czekajcie. A czemu to jest obscured? Może gdzieś tutaj ten bonfire jest, to przez to. Coś nie tak jest z tym ulem. Dobra. Ja tu zrzucę tutaj osy. Gdzieś tam miałem te osy. I zobaczymy, jak to będzie działać. Czekajcie, tutaj mamy B. Jeszcze gdzieś chyba były jakieś osy. Bo jest chyba kilka rodzajów. No, tutaj mam póki co dwa. Jest chyba więcej gatunków tych pszczół os, bo to chyba bardziej pszczoły będą. Ale sobie je tutaj przerzućmy. I nie wiem, może przez to, że one są tutaj, to będę miał z tego miód. Nie wiem, czy coś jeszcze muszę tutaj wrzucić. Jakiś kwiat czy coś, może jakieś właśnie jagody, nie wiem, zobaczymy. Tutaj mamy takie koło, na którym będziemy robić różnego rodzaju jakieś takie, nie wiem, jakieś bronie, coś takiego. Tak, możemy tutaj sobie zrobić battle axe. Tylko potrzebuję ten steel ingot, to będę musiał sobie zrobić już innym razem ten steel ingot, bo muszę po prostu wydobyć dużo metalu, którego akurat teraz nie mam w tym momencie. Tutaj mamy takie małe coś, żebyśmy mogli sobie przechowywać drewno. Fajnie to wygląda. Nie wiem, czy mogę tu na przykład deski wrzucić drewno. Też nie mogę, to poza to jest. Store your firewood. A, dobra, firewood, bo firewood to się robi jeszcze inaczej, bo to muszę tutaj wejść. I muszę sobie zrobić firewood, co nie, więc tak to wygląda, ale to musimy poczekać, bo jeszcze tam się robią rzeczy, nie chcę na razie tego przerywać. Tutaj mamy do gotowania czegoś. O, tak o. A tutaj możemy sobie gotować jakieś rzeczy, nie wiem dokładnie co. Będzie też, musimy mieć też jakiś, aha, czyli bakes items only, czyli piecze jakieś rzeczy, spoko sprawa, może lepiej działa na przykład niż ognisko, niż grill, takie sprawy. Ale mamy tu jeszcze więcej tych rzeczy. Czekajcie, to i tutaj to. Dobra, jedynka to jest, wygląda, a nie, myślałem, że to tak jak to wygląda, ale jednak jest troszkę inne, fajnie wygląda. To też jest taka wędzarka, wędzarnia, coś takiego. Czekajcie, tak postawimy to, żeby to jakoś w miarę wyglądało. I to jest już fajna sprawa. Tutaj też możemy przechowywać, widzicie, mięsa i takie rzeczy, żeby one nam tutaj po prostu długo wytrzymały. Czyli tutaj wrzucamy mięso, spark powder. Takie coś jest już w zwykłym arku, ale nie wygląda tak fajnie jak tutaj. Tak, możemy też tu przechowywać jakieś tam kropsy, czyli tutaj te roślinki, które nam wyrosną i takie rzeczy. Dwójka, to jest grill. Postawmy sobie tego grilla też tutaj. Fajnie wygląda i taki jest taki spoko. Czyli będziemy mogli sobie tutaj szybko coś smażyć. Must contain firewood or oil. Cooks raw food when active in bulk. Czyli smaży nam szybko, grilluje nam szybko te wszystkie rzeczy. Czyli to samo chyba co zwykle. Tutaj mamy coś takiego.
I tutaj na tym dajemy chyba do środka hajda. I jeszcze musiałbym tutaj dorzucić też sól. Sól też się robi jakoś, ale nie mam już engram pointów. I dzięki temu będziemy mieli leather, a leather jest nam potrzebny do jakichś tam wytwarzania innych przedmiotów, tak jak tutaj widzieliście ten topór na przykład mogę dzięki temu zrobić. I tutaj mamy też taką jeszcze prowizoryczną wędzarnię, czyli jakby pierwszy poziom chyba wędzarni, tak mi się wydaje. Czyli coś takiego, tylko właśnie pewnie można jakoś dłużej czy coś, jakoś, albo krócej po prostu tutaj te jedzonko może wytrzymać. Także fajne nowe konstrukcje, wręcz dużo tego jest bardzo. Nie wszystko zrobiłem. Jeszcze chciałbym zrobić wyciskarkę tutaj tu, do soków, bo te soki są chyba fajne. Się tego przed chwilą nauczyłem, więc może się uda, tylko nie wiem gdzie to będzie. Structures. Może też cooking. Nie, cooking nie ma. Crafting, fruit press. I chyba tak poza tym to prawie wszystko zrobiłem, oprócz tych rzeczy, do których potrzebowałem ten steel ingot. Zrobiłbym też steel ingot, ale tutaj bym musiał wrzucić metal, a jak już wyjmiemy z forge'a metal, to już później nie można go z powrotem wrzucić, więc to jest trochę taka lipa. I jedyneczka, to mamy tu wyciskarkę do tych owoców. Pyk. Fajnie wygląda też, spoko. Tak, tylko że tutaj nie jestem nauczony jeszcze tych engramów do tych soków, więc to jakoś też innym razem pokażę wam. No także słuchajcie, dzisiaj w dzisiejszym odcinku to już chyba wszystko. Tutaj zobaczyliśmy, że tych rzeczy jest bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, czy te osy na pewno działają. Jakoś nie wiem. No dobra, nie wiem jak to działa. Więc mam nadzieję, że pokazałem wam prawie wszystko. Jak widzicie, tutaj dużo jest tych zmian. Jeżeli chodzi o rajdowanie, to już wiem jak to się robi. Właśnie dzięki tym beczkom można rajdować. Tutaj są też takie topory specjalne i tymi toporami chyba zadajemy po prostu duży damage dla różnego rodzaju konstrukcji. I jest też jakieś na przykład są płonące strzały i to też chyba można dzięki temu jakoś rajdować z kolei drewniane konstrukcje. Także fajnie to wygląda. Będziemy kontynuować to, będziemy niedługo już przygotowywać się do rajdowania i będziemy później oczywiście jakoś będę starał się coś tutaj porajdować. Niestety teraz jest tak, że na wszystkich prawie serwerach, na oficjalnych to w ogóle wszystkich PvP i na innych jest tak, że jest ten offline raid prevention i czasami, no jak ja jestem zalogowany, to na przykład inni mogą być niezalogowani, więc nie mogę ich nawet porajdować, co nie, więc zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie. A dzisiaj to wszystko. Łapka w górę, komentarz, nowa osoba. Oczywiście zachęcam do subskrypcji. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnych odcinkach. Dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.